Dzień dobry Państwu, witam 1 marca 2023 roku. Wielu z Was, użytkowników takiego auta, z pewnością miała do czynienia z problemami wynikającymi z wadliwego, z jakiejś awarii zawieszenia tego pneumatycznego. Tutaj mamy auto z rynku włoskiego. Wygląda ten komunikat, już momencik, ten komunikat informuje o tym, że to zawieszenie jest nieaktywne. No i teraz zobaczcie, tutaj mamy tą kontrolkę, nie wiem czy ją widać. Jeśli ona się świeci, to sposobem na aktywowanie tego systemu jest zrobienie czegoś takiego. Mamy ręczny, zaciągnięty. Kręcimy w jedną stronę do końca. Teraz kręcimy w drugą stronę. Do końca. Kontrolka już zgasła. Jak widzicie, problem jest zażegnany. Spalanie po wczorajszej jeździe spadło do 16,6. Jeszcze, proszę Państwa, wczoraj przed wjazdem na lawetę pamiętaliśmy, żeby tutaj uruchomić ten tryb taki serwisowy tego zawieszenia, tak jak do podnoszenia na wszelki wypadek. Stąd była dezaktywacja tego zawieszenia. No i teraz, jak widzieliście, tymi ruchami kierownicą wszystko aktywowaliśmy i wszystko działa z powrotem normalnie. Uszanowanko.